Pajaro Dunes, Kalifornia. W roku 1993 profesor Philip Johnson z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley zaprosił grupę naukowców i filozofów do małego nadmorskiego miasteczka Pajaro Dunes na plaży środkowego wybrzeża Kalifornii. Przybyli oni z najważniejszych ośrodków akademickich, z Cambridge, Monachium oraz Chicago, aby podważyć teorię dominującą w nauce przez 150 lat. Myślę, że pobyt w Pajaro Dunes stanowił dla wielu z nas punkt zwrotny. Wszyscy z osobna mieliśmy pytania dotyczące teorii ewolucji, ale kiedy zebraliśmy się razem, każdy wniósł coś własnego i nagle wszyscy dostrzegliśmy nowy sposób patrzenia na życie, którego żaden z nas nie widział przedtem z osobna. Muszę przyznać, że był to intensywny czas w moim życiu. Wydawało się, że jest tu coś, co daje o wiele większą satysfakcję intelektualną niż pogląd, jaki do tej pory wyznawałem. Teraz, kiedy wspominam to spotkanie, myślę, że zmotywowało mnie ono, by przejrzeć wszystkie świadectwa i przeanalizować, na co właściwie one wskazują. Uświadomiłem sobie, że to było coś większego niż jakakolwiek osoba czy dyscyplina. Był to początek wspólnoty naukowców gotowych już do tego, by zmierzyć się z podstawową tajemnicą początków życia. Życia. Czasem dziwię się, jak ludzie mogą mówić o czymkolwiek innym. Przecież to najciekawszy z możliwych tematów. Skąd pochodzimy? Jak się tu znaleźliśmy? Co spowodowało nasze istnienie? Jaka relacja łączy nas z całą rzeczywistością? Patrząc na niewiarygodną różnorodność i złożoność życia, nieuchronnie zadajemy sobie pytanie, co spowodowało istnienie tego wszystkiego? Czy był to po prostu przypadek i konieczność, jakieś nieukierunkowane siły natury? A może dzieje się tutaj coś innego? Może istnieje jakiś cel, plan, jakiś projekt? Projekt, za którym stoi jakaś inteligentna przyczyna? Myślę, że jest to pytanie zasadnicze. Naukowcy, którzy przyjechali do Pajaro Dunes, przystąpili do ponownego zbadania tajemnicy początków życia, gdyż każdy z nich miał poważne wątpliwości co do powszechnie obowiązujących poglądów ewolucyjnych. Wśród nich biochemik Michael Behe zastanawiał się, jak w wyniku naturalnych procesów mogły powstać skomplikowane struktury odkryte w żywych komórkach. Dean Kenyon był biologiem, ewolucjonistą, który porzucił myśl, jakoby same procesy chemiczne mogły być odpowiedzialne za pojawienie się życia na Ziemi. Stephen Meyer, Paul Nelson i William Dembski szukali nowej teorii, takiej, która mogłaby wyjaśnić pochodzenie informacji genetycznej zakodowanej w żywych organizmach. Ci naukowcy i filozofowie zaczęli tworzyć alternatywę do głównej teorii współczesnej biologii. Teorii zrodzonej w umyśle brytyjskiego naturalisty, przyrodnika Karola Darwina. W roku 1831 Darwin, wówczas 22-letni, wypłynął na 5-letnią wyprawę badawczą pod auspicjami brytyjskiego imperium. Podróżował na okręcie Beagle, jej królewskiej mości, opłynął południowy kraniec Ameryki Południowej. Następnie udał się na północ w kierunku łańcucha wulkanicznych wysp na Pacyfiku, zwanych Galapagos. Na tym bezludnym archipelagu, oddalonym 600 mil od zachodniego wybrzeża Ekwadoru, Karol Darwin odkrył niezwykłe bogactwo ptaków, gadów i ssaków, których nigdy wcześniej nie widział.
Przez ponad miesiąc Darwin śledził życie roślin i zwierząt, sporządzał szczegółowe notatki i gromadził eksponaty. Potem wyjechał po to, by nigdy już tam nie wrócić. Minęło 25 lat, gdy Darwin opracował teorię o tym, jak powstały na Ziemi różne formy życia. W roku 1859 Darwin opublikował książkę pod tytułem O powstawaniu gatunków. Jej wpływ na naukę, a potem na całą zachodnią kulturę był ogromny. Darwin dowodził, że wszelkie życie jest wynikiem sił naturalnych, całkowicie pozbawionych celu, produktem czasu i przypadków losowych oraz procesu, który nazwał doborem naturalnym. Przez 2500 lat przed Darwinem najwybitniejsi naukowcy i filozofowie, tacy jak Platon, Newton czy Kepler, postrzegali świat jako wynik pewnego projektu bądź planu. Jednak wraz z pojawieniem się darwinowskiej idei doboru naturalnego następuje zasadniczy zwrot, a podstawy filozoficzne nauki ulegają daleko idącym zmianom. Darwin nie był pierwszym naukowcem, który zaproponował teorię ewolucji, ale jako pierwszy zaproponował wiarygodny mechanizm naturalistyczny, który był w stanie wytworzyć biologiczną zmianę w ciągu dostatecznie długiego okresu. Aby zrozumieć, jak działa zasada doboru naturalnego, warto przyjrzeć się populacjom ziem napotkanych przez Darwina na wyspach Galapagos. Wyspy Galapagos zamieszkuje 13 gatunków ziem, które różnią się nieznacznie wielkością ciała oraz kształtem dzioba. Darwin powrócił do Anglii z 9 gatunkami tych ptaków. Według współczesnej teorii darwinowskiej różnice w wielkości i kształtach ptasich dziobów są bezpośrednim skutkiem doboru naturalnego. Jeden z często przytaczanych przykładów dotyczy gatunków zięb. Po okresie intensywnych opadów deszczu na całej wyspie jest mnóstwo małych, miękkich owoców. Ptaki o krótkich dziobach mogą z łatwością gromadzić pożywienie. Jednak podczas okresów suszy jedyne dostępne ziarna ukryte są w twardych skorupkach pozostających na ziemi z ubiegłego roku. W takich okolicznościach tylko ptaki z dłuższymi, ostrzejszymi dziobami mogą rozłupać skorupki i zjeść ziarna. Ptaki z dłuższymi dziobami mogą przeżyć, gdyż potrafią dotrzeć do zasobów pożywienia, podczas gdy inne ptaki tego nie potrafią. Długi dziób zapewnia im to, co biolodzy określają dziś mianem przewagi funkcjonalnej. Zięby o mniejszych dziobach umierają niestety z głodu, ponieważ nie mogą dotrzeć do tych zasobów pożywienia. Jeśli okres suszy się przedłuża, środowisko powoduje zmianę w cechach całej populacji zięby. Z czasem cecha długich dziobów przekazywana jest następnym pokoleniom, gdyż umożliwiają one tym ptakom przetrwanie. Dobór naturalny okazał się potężną, wpływową ideą. Według niej przyszłe pokolenia miały odziedziczyć fizyczne zmiany, które okazały się korzystne. Wskutek tego procesu miały się zmienić całe populacje, a z czasem powstałyby zupełnie odmienne organizmy, bez inteligentnego prowadzenia w jakiejkolwiek formie. Darwin chciał wyjaśnić wszystkie zjawiska w dziejach życia w kategorii niezaplanowanych procesów naturalnych, pozbawionych celu i inteligencji. Szukając wyjaśnienia, odkrył, że proces obserwowany u gatunków udomowionych zachodzi też wśród dzikich. Sam Darwin znał się dobrze na reprodukcji zwierząt domowych. Śledził hodowlę gołębi i wiedział, że przez stulecia hodowcy potrafili dokonać dramatycznych zmian w populacjach poprzez właściwą selekcję określonych egzemplarzy do dalszej reprodukcji. Darwin jedynie zasugerował, że ten sam proces zachodzi w dzikiej przyrodzie. Dla Karola Darwina dobór naturalny wyjaśniał pojawienie się projektu bez projektanta. Nie było już potrzeby powoływać się na inteligentną przyczynę złożoności życia. W rezultacie dobór naturalny stał się czymś w rodzaju odpowiednika projektanta. Współcześnie w całej nauce i środowisku akademickim darwinizm jest poglądem przeważającym. Jednak pomimo jego popularności coraz więcej naukowców i uczonych, w tym ci, którzy spotkali się w Pajarodius, kwestionuje obecnie kluczowe elementy teorii Darwina.
Kiedy spotkaliśmy się w Pajaro Dunes, z pewnością nie we wszystkim się zgadzaliśmy, ale łączyło nas prawdziwe rozczarowanie mechanizmem doboru naturalnego i jego rolą, jaką odgrywał w biologicznym wyjaśnieniu życia. Dobór naturalny jest rzeczywistym procesem, który dobrze objaśnia pewne ograniczone rodzaje zmian na małą skalę. W zasadzie mamy na to wiele przykładów. Jednak proces ten właściwie nie wyjaśnia tego, co według Darwina miał wyjaśnić, to jest rzeczywistej złożoności życia. Mamy dziób zięby, a następnie samą zębę. Niewielka zmiana w budowie dzioba kontra pochodzenie samego organizmu. To są zjawiska o różnej skali, problemy innego rodzaju. Istotnym zadaniem biologii jest zrozumienie, gdzie działa zasada doboru naturalnego, a gdzie nie i na czym polega różnica. Dowody są niezbite. Każdy z nas czuł, że jeśli pozwolimy, by dowody mówiły same za siebie, to poprowadzą nas one w zupełnie innym kierunku. Z dala od doboru naturalnego do zgoła odmiennego wniosku na temat pochodzenia i natury życia na Ziemi. Dobór naturalny działa tylko w oparciu o nieznaczne stopniowe zmiany. Nie może nigdy dokonać wielkiego, nagłego skoku, lecz musi posuwać się małymi i pewnymi, choć wolnymi krokami. Ciekawe, że im więcej wiemy o życiu i biologii, tym więcej problemów nastręcza darwinizm i tym bardziej oczywista staje się koncepcja projektu. Od roku 1988 dr Michael Behe badał złożone systemy biologiczne, które zdają się przeczyć wyjaśnieniom opartym na teorii doboru naturalnego. Przez bardzo długi czas wierzyłem, że ewolucja Darwina wyjaśnia to, co widzimy w biologii. Nie dlatego, że sam zrozumiałem, jak właściwie je wyjaśnia, ale dlatego, że tak mi powiedziano. W szkołach uczono mnie biologii darwinowskiej. W szkole średniej i na studiach żyłem w atmosferze, w której zakładano, że ewolucja Darwina wyjaśnia biologię. I nie miałem powodu, by w to wątpić. Dopiero jakieś 10 lat temu przeczytałem książkę pod tytułem Kryzys ewolucji, pióra genetyka Michaela Dentona z Australii. Wysunął on wiele naukowych argumentów przeciwko teorii Darwina, o jakich nigdy przedtem nie słyszałem. Argumenty te wydawały się dość przekonujące. Wtedy trochę się zdenerwowałem, bo pomyślałem sobie, że wpuszczono mnie w maliny. Oto miałem przed sobą bardzo trafne argumenty, a ukończyłem studia doktoranckie z biochemii. Zostałem pracownikiem naukowym i nigdy nawet o tym nie słyszałem. Od tamtej pory zacząłem się bardzo interesować zagadnieniem ewolucji i uznałem, że procesy darwinowskie nie wyjaśniają życia w sposób wyczerpujący. Sceptycyzm Michaela Behe zrodził się w dużej mierze pod wpływem odkryć współczesnej biologii dotyczących podstawowego elementu życia – komórki. W XIX wieku, kiedy żył Darwin, naukowcy myśleli, że podstawa życia, komórka, była jakąś prostą kulką protoplazmy. Jak kawałek galaretki lub czegoś, co wcale nie było trudne do wyjaśnienia. Taki pogląd nie zmieniał się zbytnio aż do współczesnych lat 50. XX wieku. Dopiero w drugiej połowie ostatniego stulecia nasza wiedza na temat komórki gwałtownie wzrosła. Dziś nowoczesne, precyzyjne technologie ujawniają skomplikowane mikroskopijne światy. Światy tak małe, że naparstek płynu zawierającego żywe kultury bakterii może mieścić ponad 4 miliardy jednokomórkowych bakterii. Każda ma pełno obwodów, instrukcji montażu i miniaturowych maszyn, o których złożoności Karolowi Darwinowi nigdy się nawet nie śniło. U samych podstaw życia, gdzie główną rolę odgrywają cząsteczki i komórki, odkryliśmy maszyny. Dosłownie, molekularne maszyny.
Istnieją małe molekularne ciężarówki, które przewożą zapasy z jednego końca komórki na drugi. Są maszyny, które pochłaniają energię słoneczną i zamieniają ją w energię nadającą się do wykorzystania. W ludzkim ciele jest tyle maszyn molekularnych, ile funkcji musi ono spełniać. Tak więc jeśli pomyślimy o słuchu, wzroku, węchu, smaku, czuciu, krzepnięciu krwi, czynności oddychania, reakcji immunologicznej, wszystko to wymaga mnóstwa maszyn. Patrząc na te maszyny, zadajemy sobie pytanie, skąd one pochodzą? Standardowa odpowiedź ewolucja Darwina jest moim zdaniem bardzo niezadowalająca. Na początku lat 90. podczas serii konferencji na wyższych uczelniach Michael Behe po raz pierwszy wyraził swoje wątpliwości co do tego, by w wyniku doboru naturalnego mogły powstać maszyny molekularne. Zwłaszcza jedna biologiczna maszyna przykuła jego uwagę. Pamiętam, jak po raz pierwszy zajrzałem do podręcznika biochemii i zobaczyłem rysunek czegoś, co nazywało się wicią bakterii, ze wszystkimi jej częściami i w całej krasie. Miała ona pędnik, przegub kątowy, wał napędowy i silnik. Popatrzyłem na nią i powiedziałem, przecież to silnik przyczepny łodzi. To musiało być zaprojektowane, nie ma przypadkowego montażu części. Reakcja Michaela Behe nie była zaskakująca, gdyż każdy z molekularnych silników, które napędzają bakterie w płynie, jest zależny od systemu skomplikowanie zmontowanych mechanicznych części. Części te widać wyraźnie, gdy fragmenty komórki są powiększone 50 tysięcy razy. Biochemicy wykorzystywali elektronowe mikrofotografie, takie jak ta, identyfikujące części i trójwymiarowe struktury silnika wici. W trakcie tego procesu odkryli geniusz inżynierii w skali mikro. Howard Berg z Harvardu nazwał to najwydajniejszą maszyną we wszechświecie. Niektóre z tych maszyn pracują z szybkością 100 tysięcy obrotów na minutę. Mają stałe łącze do zespołu czujników i przetworników, by otrzymywać informację zwrotną ze środowiska. I chociaż tak szybko się obracają, mogą się zatrzymać w każdej chwili. Zatrzymanie się i zmiana kierunku zajmują im zaledwie ćwierć obrotu, po czym zaczynają wirować z szybkością 100 tysięcy obrotów na minutę w innym kierunku. Tak jak silniki przyczepne w łodziach motorowych, posiadają one bardzo wiele części niezbędnych do działania silnika. Wić bakterii ma dwa biegi, przedni i wsteczny, chłodzenie wodne, napęd protonomotoryczny. Posiada stojan, wirnik, przegub uniwersalny, wał napędowy, pędnik. Pracują też tak jak te części maszyn. I nie chodzi tu tylko o nazwy, lecz o ich prawdziwą funkcję. Od chwili odkrycia silnika rotacyjnego naukowcy próbowali zrozumieć, jak mógł on powstać wskutek doboru naturalnego. Jak dotąd nie udało im się przedstawić żadnego szczegółowego wyjaśnienia w oparciu o teorię Darwina. Aby zrozumieć dlaczego, musimy poznać właściwość maszyn molekularnych, znaną jako nieredukowalna złożoność. Termin nieredukowalna złożoność został ukuty przez Michaela Behe podczas opisywania tych maszyn molekularnych. Chodzi o to, że każde organelum czy system wewnątrz komórki posiada wieloskładnikowe części, z których każda jest niezbędna do jego funkcjonowania. To znaczy, że jeśli usunie się jedną część, dany system przestaje funkcjonować. Ideę nieredukowalnej złożoności można zilustrować znaną niebiologiczną maszyną, pułapką na myszy. Pułapka składa się z pięciu podstawowych części. Haczyka na przynętę, mocnej sprężyny, cienkiego, wygiętego pręta zwanego młotkiem, sztabki przytrzymującej młotek w odpowiednim miejscu oraz płytki, na której jest umocowany cały system. Jeśli choć jednej z tych części zabraknie lub się zepsuje, mechanizm nie będzie działał. Wszystkie elementy tego nieredukowalnego systemu muszą być jednocześnie na swoim miejscu. Jeśli urządzenie ma spełniać swoją funkcję, to jest łapać myszy.
Właściwość nieredukowalnej złożoności odnosi się też do mechanizmów biologicznych, w tym do wiciowego silnika bakterii. Wiadomo, że jest około 40 różnych części zbudowanych z białek niezbędnych dla działania tej maszyny. I jeśli choć jednej z tych części brakuje, to powstaje wić, która nie działa, bo nie ma przegubu kątowego albo wału napędowego, albo jeszcze czegoś innego, albo wić nie zostaje nawet wbudowana w komórkę. Posługując się językiem ewolucji, musimy potrafić wyjaśnić, jak można stopniowo zbudować ten system, który w ogóle nie funkcjonuje, dopóki wszystkie te części nie znajdą się na swoim miejscu. Właściwość nieredukowalnej złożoności maszyn molekularnych stanowi poważne wyzwanie dla idei doboru naturalnego. Według teorii Darwina nawet bardzo skomplikowane struktury biologiczne, organy takie jak oko, ucho czy serce, mogły być zbudowane stopniowo, małymi krokami przez dłuższy okres. Jednak, jak wyraźnie stwierdził to Darwin, dobór naturalny może odegrać jakąś rolę tylko wtedy, gdy te przypadkowe zmiany genetyczne zapewniają tworzącemu się organizmowi pewną przewagę w jego walce o przetrwanie. Jak usiłowałem wykazać, nie trzeba zakładać, że wszystkie te zmiany zachodziły równocześnie, jeżeli były bardzo nieznaczne i stopniowe. Dobór naturalny szczegółowo analizuje najmniejsze zmiany, odrzuca te, które są złe, a zachowuje i sumowuje wszystkie te, które są dobre. Ale czy nieznaczne zmiany Darwina mogły stworzyć wić bakterii? Niektórzy naukowcy mają wątpliwości. Jak coś tak nowego jak wiciowy silnik bakterii oraz wszystkie jego części składowe mogło się wykształcić z populacji bakterii, które nie mają tego systemu? Gdy zgodnie z teorią Darwina, każda zmiana musi zapewnić pewną przewagę. Wyobraźmy sobie taki scenariusz na wczesnym etapie dziejów Ziemi. Ewoluująca bakteria w jakiś sposób wykształca ogon i może nawet elementy niezbędne do przymocowania go do ściany komórki. Jednak bez pełnego montażu silnika innowacja ta nie zapewniłaby komórce żadnej przewagi. Raczej ogon leżałby nieruchomo i bezużytecznie, byłby niewidoczny dla mechanizmu naturalnego doboru, który z definicji wspiera wyłącznie zmiany sprzyjające przetrwaniu. Logika doboru naturalnego jest bardzo wymagająca. Jeśli mechanizm wici nie zostanie w pełni zmontowany i nie działa, dobór naturalny po prostu nie może go zachować. Nie może być on przekazany następnemu pokoleniu. Odnośnie doboru naturalnego warto sobie uświadomić, że występuje on jedynie w celu zapewnienia przewagi funkcjonalnej. W większości przypadków dobór naturalny po prostu eliminuje to, co nie pełni żadnej funkcji lub pełni funkcję szkodliwą dla organizmu. Gdybyśmy więc mieli bakterię z ogonkiem, który nie działałby jako wić, istnieje duże prawdopodobieństwo, że na drodze doboru naturalnego zostałby on wyeliminowany. Jedynym sposobem przetrwania wici na drodze doboru jest istnienie wici, która działa. To oznacza, że od początku wszystkie części silnika muszą być na swoim miejscu. Tak więc na drodze doboru naturalnego nie można uzyskać wici bakterii, gdyż może ona funkcjonować tylko wtedy, gdy jest w pełni sprawna. W roku 1996 Michael Behe opublikował książkę pod tytułem Czarna skrzynka Darwina. W książce tej dowodził, że dobór naturalny, który według Darwina zastępuje w biologii projektanta, nie może wyjaśnić powstawania wici bakterii ani żadnego innego nieredukowalnie złożonego biologicznego systemu. Behe doszedł raczej do wniosku, że zintegrowana złożoność tych systemów wskazuje na inteligentny projekt. Czarna skrzynka Darwina natychmiast wzbudziła kontrowersje. Ponad 75, w tym część czołowych światowych dzienników i czasopism naukowych, opublikowało recenzję tej książki. Niektórzy naukowcy chwalili dzieło, inni natomiast odrzucili jako nienaukowe i napisane z pobudek religijnych. Krytycy Behe'ego zarzucali mu przy tym, że nie doceniał siły doboru naturalnego. Utrzymywali, że silnik wici mógł powstać z części służących do budowy prostszych maszyn molekularnych, jak ta komórkowa pompa z ostrzem. Części tej pompy, jeśli już istniały, mogły być zachowane w trakcie naturalnej selekcji nawet zanim jeszcze powstał silnik wici.
Teoria ta nosi nazwę kooptacji. Mówi ona o tym, że ewolucja i dobór naturalny na pewnym etapie mogły zapożyczać części składowe jednej maszyny molekularnej i z niektórych zbudować nową maszynę. Scott Minnich badał silnik Vici przez blisko 20 lat. Jego badania doprowadziły go do sformułowania wyzwania w stosunku do teorii kooptacji. Mówiąc o Vici, mam na myśli maszynę złożoną z 40 części składowych. Wprawdzie 10 z nich wchodzi w skład innej maszyny molekularnej, ale pozostałe 30 są niepowtarzalne, tak więc skąd można je zapożyczyć? Pozostaje też kwestia funkcji każdej poszczególnej części. Każda służy innemu celowi. Zatem można zgodzić się z argumentami koopcjonistów jedynie do momentu, w którym napotykamy na problem zapożyczania części znikąd. Ponadto, nawet jeśli mamy wszystkie części niezbędne do zbudowania jednej z tych maszyn, to jest to zaledwie część problemu. O wiele bardziej skomplikowane są instrukcje dotyczące montażu. Ten argument przeciwnicy teorii nieredukowalnej złożoności pozostawili bez odpowiedzi. Badania nad silnikiem Vici dowiodły nawet wyższego poziomu złożoności. Budowa silnika wymaga nie tylko określonych części, ale też dokładnej sekwencji montażu. Musimy wykonywać wszystko we właściwym czasie. Musimy wykonać właściwą liczbę części. Musimy złożyć je w pewien określony sposób. Musimy mieć pewność, że potrafimy właściwie je zmontować, żeby nie tracić energii na budowanie struktury, która nie będzie funkcjonować. Budowę maszyn molekularnych porównywano do budowy domu, gdzie wykonawcy trzymają się ściśle planu montażu. Przed postawieniem ściany wylewa się fundament. Instalację wodną i elektryczną podłącza się przed wykończeniem ścian. Okna trzeba wstawić przed położeniem seedingu, a pokrycie gontami następuje po przybiciu desek do krokwi. Podobnie jest z budową silnika Vici. Struktura ta powstaje od środka. Kolejno montowane są elementy w pierścieniowej strukturze stojanu, a gdy są już wszystkie na swoim miejscu, pojawia się sygnał zwrotny. OK, wystarczy tych elementów. Następnie montowany jest drążek, kolejny pierścień, kolejny drążek, przegub. Kiedy przegub jest już umocowany w określonym miejscu pod odpowiednim kątem nachylenia, około ćwierć obrotu i wszystko się zamyka. Zaczyna się montaż części pędnika. Wszystko to następuje w ściśle określonej sekwencji, tak jak przy wznoszeniu budynku. Właściwe zbudowanie silnika wymaga złożonego systemu maszyn, które nadzorują czas wykonywania instrukcji montażu. Jak taki system mógł powstać w wyniku doboru naturalnego? Teoria kooptacji tego nie wyjaśnia. Po to, by zbudować mechanizm Vici lub dziesiątki tysięcy takich mechanizmów w komórce, potrzeba innych maszyn do regulowania montażu tych struktur. A maszyny te wymagają z kolei innych maszyn do własnego montażu. Nawet gdyby brakowało tylko jednej z tych części lub nie znalazłaby się na swoim miejscu, silnik nie zadziała. Tak więc cały ten aparat do montażu silnika Vici sam w sobie jest nieredukowalnie złożony. Tak naprawdę mamy tu cały czas do czynienia z nieredukowalną złożonością. Chociaż wciąż jeszcze musimy się uczyć, nasza wiedza o Vici bakterii jest duża. Nie ma żadnego wiarygodnego wyjaśnienia, jak ta skomplikowana maszyna molekularna została wytworzona wskutek mechanizmu Darwina. Mechanism. 150 lat temu naukowcy nic nie wiedzieli o nieredukowalnie złożonych maszynach molekularnych. Mimo to Charles Darwin przewidział trudności, jakie takie systemy mogłyby nastręczać jego teorii. Gdyby można było wykazać, że istnieje jakikolwiek złożony organ, który nie mógłby powstać wskutek licznych, kolejnych, nieznacznych przekształceń, moja teoria upadłaby ostatecznie.
W biologii są tak naprawdę dwa ważne pytania. Jak powstają nowe formy życia wyposażone w nowe organy, takie jak skrzydła i oczy, z życia, które już istnieje, oraz jak powstało życie na Ziemi? Teraz oczywiście wiemy, że Darwin większość swego życia poświęcił na udzielenie odpowiedzi na pierwsze z tych dwóch pytań. Karol Darwin porównał historię życia na Ziemi do wielkiego rozgałęzionego drzewa. Podstawa tego drzewa przedstawiała pierwszą żywą komórkę, a gałęzie nowe i bardziej złożone formy życia, które z biegiem czasu ewoluowały z pierwszego prymitywnego organizmu. Darwin próbował wyjaśnić, jak powstały gałęzie na tym drzewie życia. Usiłował pokazać, jak dobór naturalny mógł przekształcić istniejące organizmy tak, że dziś mamy na Ziemi ogromną różnorodność roślin i zwierząt. Ale jeśli chodzi o podstawę drzewa, które przedstawiało stworzenie pierwszego życia, pierwszą żywą komórkę, Darwin miał niewiele do powiedzenia. Właściwie w książce o powstawaniu gatunków nawet nie zadawał pytania, jak z materii nieożywionej mogło powstać życie. Jedyne wyobrażenie o opinii Darwina na ten temat daje list, który napisał do kolegi o imieniu Joseph Hooker. Co się tyczy wytworzenia pierwszego żywego organizmu, gdybyśmy mogli sobie wyobrazić, choć stoi to pod wielkim znakiem zapytania, że w jakimś małym, ciepłym stawie, gdzie występuje amoniak, sole fosforu, światło, ciepło i elektryczność, powstało białko w drodze procesów chemicznych, gotowe do udziału w jeszcze bardziej skomplikowanych procesach. W chwili obecnej materia taka zostałaby natychmiast zniszczona, ale może przed ukształtowaniem żywych stworzeń było inaczej. U schyłku swego życia Darwin niewiele robił w kierunku rozwinięcia swojej myśli o prymitywnej komórce, która wyłoniła się z prostych związków chemicznych w pierwotnych wodach we wczesnym stadium dziejów Ziemi. Później jednak w latach 20. i 30. XX wieku rosyjski naukowiec Aleksander Oparin sformułował szczegółową teorię mówiącą o tym, jak coś takiego mogło się wydarzyć. Nazwał ją ewolucją chemiczną. Oparin myślał, że posługując się ideami Darwina może wyjaśnić początki życia. Wyobrażał sobie proste związki chemiczne, które łączą się i przekształcają, by wytworzyć większe cząsteczki. Następnie te większe cząsteczki, wskutek przypadkowych przekształceń i doboru naturalnego, zorganizują się w pierwszą prymitywną żywą komórkę. Przez trzy kolejne dziesięciolecia wielu naukowców pracowało nad rozwinięciem i udoskonaleniem tych idei, zastanawiając się nad pytaniami postawionymi zarówno przez Oparina, jak i Darwina, jak z prostych związków chemicznych mogło ewoluować życie. Był ktoś, kto myślał, że zna odpowiedź. Problem biologicznych początków od bardzo dawna był przedmiotem moich głębokich zainteresowań. Po prostu ze względu na swoją skalę, swoją doniosłość. Skąd pochodzimy? Po co tu jesteśmy? Wszystkie tego rodzaju pytania rozważane z punktu widzenia nauk przyrodniczych. W latach 60. oraz 70. XX wieku Dean Kenyon był jednym z czołowych teoretyków ewolucji chemicznej na świecie. Podobnie jak inni eksperci w jego dziedzinie, próbował wyjaśnić, jak życie na Ziemi zaczęło się jedynie w oparciu o procesy naturalne. W roku 1969 Kenyon został współautorem ważnej książki na temat początków życia. Gary Steyman i ja myśleliśmy, że zbierzemy wszystkie doświadczalne dowody, jakie się nagromadziły od połowy do późnych lat 60. w jedną całość. Wielki entuzjazm budziła w nas możliwość wyjaśnienia, jak powstawały główne elementy tworzące życie. Mimo swego optymizmu, Kenyon stanął w obliczu poważnego problemu. Aby wyjaśnić, jak zaczęło się życie, musiał najpierw wytłumaczyć pochodzenie podstawowych części składowych każdej komórki, jaka istniała na Ziemi, wielkich złożonych cząsteczek zwanych białkami. Białka pełnią w komórce wiele różnych funkcji. Wszystko rozpoczynając od funkcji strukturalnych, w sensie rusztowania komórki wewnątrz cytoszkieletu, do enzymów. Są cząsteczkami uczestniczącymi w wytwarzaniu energii, jak i budującymi struktury komórkowe.
Białka wykonują prawie wszystkie prace wewnątrz komórki, wszystkie z wyjątkiem przechowywania informacji genetycznej, co jest zarezerwowane dla DNA i RNA. Wszystkie codzienne prace, oczyszczanie komórki, wytwarzanie energii, to wszystko robią białka. Kenyon wiedział, że białka były równie ważne dla pierwotnego życia, jak dziś są dla żywych komórek. Zdawał też sobie sprawę ze złożoności ich budowy. Już na początku lat 60. naukowcy wiedzieli, że nawet proste komórki są zbudowane z tysięcy różnego rodzaju białek, a funkcje tych cząsteczek określają ich bardzo skomplikowane trójwymiarowe kształty. Nieregularne kształty niektórych białek pozwalają im na przyspieszenie lub kontrolę reakcji chemicznych ze względu na idealne dopasowanie do innych cząsteczek w komórce. Inne cząsteczki białka tworzą sprzężone ze sobą strukturalne części składowe. Każda z poszczególnych części silnika bakterii, jak na przykład ten pierścień, składa się albo z pojedynczej cząsteczki białka, albo z połączonych ze sobą białek dopasowanych tak, że tworzą określony kształt. Białka zbudowane są z prostszych związków chemicznych zwanych aminokwasami, które łączą się w długie łańcuchy. Niezwykle kosztowna architektura kryje się w tych układach komórkowych, w tych tworzących białka aminokwasach. W przyrodzie istnieje 20 różnego rodzaju aminokwasów, wykorzystywanych do budowania łańcuchów białkowych. Biolodzy porównali je do 26 liter angielskiego alfabetu. Litery alfabetu można układać w olbrzymią ilość możliwych kombinacji. I to ta kolejność ułożenia liter decyduje, czy otrzymujemy sensowne słowa i zdania. Jeśli litery są ułożone poprawnie, otrzymamy sensowny tekst. Jeśli nie są ułożone poprawnie, otrzymamy bełkot. Ta sama zasada odnosi się do aminokwasów i białek. Istnieje co najmniej 30 tysięcy odrębnych typów białek. Każdy zawiera inną kombinację tych samych 20 aminokwasów. Ułożone jak litery tworzą łańcuchy zbudowane często z setek jednostek. Jeśli aminokwasy występują w odpowiedniej kolejności, wówczas łańcuch zwinie się w funkcjonalne białko. Białka wraz ze swoimi aminokwasami są ułożone w taki sposób, że aminokwasy układają się jeden za drugim w przestrzenną strukturę białka, zdeterminowaną kolejnością aminokwasów. Tak utworzona struktura umożliwia wykonanie określonych funkcji. Tak więc każde białko w komórce posiada określoną trójwymiarową strukturę, wzór wynikający z ułożenia aminokwasów w tworzącym białko łańcuchu. To uporządkowanie ma decydujące znaczenie, bo jeśli aminokwasy występują w niewłaściwej kolejności, powstaje bezużyteczny łańcuch, który zamiast zwinąć się w białko, zostanie zniszczony wewnątrz komórki. Białka, podobnie jak języki pisane lub kody komputerowe, mają znaczny stopień specyficzności. Funkcjonowanie całości zależy od dokładnego rozmieszczenia poszczególnych części. Ale co determinuje dokładną sekwencję aminokwasów, która decyduje o specyficznych kształtach i funkcjach białek? W latach 50. i 60. XX wieku odkrycia dotyczące budowy białek zmusiły biologów do stawienia czoła tej tajemnicy. Dean Kenyon był przekonany, że potrafi ją odkryć. W swojej książce Biochemiczna predestynacja Kenyon wraz z drugim współautorem Gerym Steinmanem przedstawili intrygującą teorię. Kenyon wrote: życie mogło być biochemicznie zaprogramowane przez właściwości przyciągania istniejące między jego chemicznymi elementami, zwłaszcza pomiędzy aminokwasami w białkach. W czasie, gdy została wydana książka Biochemiczna predestynacja, ja i drugi współautor byliśmy całkowicie przekonani, że znamy naukowe wyjaśnienie początków życia. Kenyon zakładał, że to chemiczne właściwości aminokwasów sprawiają, iż przyciągają się one nawzajem, tworząc długie łańcuchy, które stały się pierwszymi białkami, najważniejszymi składnikami żywej komórki. Oznaczało to, że życie było właściwie nieuniknione, zaprogramowane wyłącznie przez chemię. Wielu naukowców przyjęło koncepcję Kenyona i przez kolejnych 20 lat biochemiczna predestynacja stała się bestsellerem w dziedzinie teorii chemicznej ewolucji. Jednak 5 lat po opublikowaniu książki, Kenyon po cichu zaczął wątpić w wiarygodność swojej własnej teorii.
W tym okresie moje wątpliwości odnośnie niektórych stwierdzeń obozu ewolucjonistów narastały, a w końcu ujawniły się, gdy zetknąłem się z poważnym kontrargumentem jednego z moich studentów, którego nie potrafiłem podważyć. Kenyon stanął przed wyzwaniem, jak wyjaśnić, w jaki sposób pierwsze białka mogły zostać utworzone przy pomocy genetycznych instrukcji. Dziś wiemy, że w żywych komórkach łańcuchy aminokwasów nie są bezpośrednio wytworzone przez siły przyciągania między ich częściami, a taki scenariusz wyobrażał sobie Kenyon dla początków dziejów Ziemi. Zamiast tego inna duża cząsteczka w obrębie komórki przechowuje instrukcje określające sekwencje aminokwasów w białkach. Nazywa się ona DNA. Początkowo Kenyon był przekonany, że białka mogły powstać bezpośrednio z aminokwasów, bez żadnych instrukcji DNA dotyczących ich układu. Dlatego tak wielu naukowców ekscytowało się jego teorią. Jednak im więcej on i inni dowiadywali się o właściwościach aminokwasów i białek, tym bardziej zaczynał wątpić, że białka mogą tworzyć się same bez udziału DNA. W DNA Kenyon natrafił na cząsteczkę o właściwości, której nie potrafił wyjaśnić procesami naturalnymi. Zamknięta bezpiecznie w strukturze podwójnej helisy, spirali, znajduje się ukryta bezpiecznie kopalnia informacji w formie precyzyjnie ułożonych związków chemicznych, które naukowcy oznaczają literami A, C, T i G. W języku pisanym przekazuje się informacje za pomocą precyzyjnego układu liter. Podobnie instrukcje potrzebne do łączenia aminokwasów w białka są przekazywane przez sekwencje związków chemicznych ułożonych w łańcuchu DNA. Ten kod chemiczny nazwano językiem życia. Jest on najgęściej upakowanym oraz najdokładniejszym zbiorem zawiłych informacji w całym znanym nam wszechświecie. Podobnie jak inni naukowcy pracujący nad wyjaśnieniem początków życia, Kenyon zdawał sobie sprawę z tego, że stoi przed alternatywą. Musiał wyjaśnić albo skąd pochodzi ten genetyczny zbiór informacji, albo jak mogły w pierwotnych oceanach powstać białka bezpośrednio z aminokwasów, bez udziału DNA. W końcu uświadomił sobie, że nie potrafi wyjaśnić żadnej z tych rzeczy. Stanowi to ogromny problem, jak można było w jednej maleńkiej, mikroskopijnej części pierwotnego oceanu zebrać razem wszystkie spośród setek różnych molekularnych komponentów potrzebnych do samopowielającego się cyklu. I tak moje wątpliwości co do tego, czy aminokwasy mogły się same ułożyć w biologicznie sensowne sekwencje bez żadnej pomocy istniejącego uprzednio materiału genetycznego, sięgnęły szczytu pod koniec lat 70. Gdy Kenyon zrewidował swoją teorię, nowe odkrycia w dziedzinie biochemii jeszcze bardziej podkopały jego wcześniejsze przekonanie, że aminokwasy mogły się same ułożyć w białka. Im dłużej prowadziłem swoje badania, łącznie z okresem spędzonym w ośrodku badawczym NASA w EMS, tym bardziej oczywiste stawały się trudności, jakich nastręczała teoria ewolucji chemicznej. Dalsze badania wykazywały, że aminokwasy nie posiadają zdolności do samodzielnego układania się w jakiekolwiek sensowne biologiczne sekwencje. W obliczu narastających trudności w jego własnej teorii i rosnącej bazy naukowych danych na temat znaczenia DNA, Kenyon zmuszony był stawić czoło absolutnej konieczności istnienia informacji genetycznej. Im więcej myślałem o alternatywie przedstawionej przez krytyków oraz o rozmiarze problemu, który każdy z pracujących w tej dziedzinie pomijał, to znaczy problemu samego początku informacji genetycznej, wtedy tym bardziej musiałem jeszcze raz przemyśleć swoje stanowisko wobec początków życia. W swoich badaniach nad początkiem życia Dean Kenyon postawił sobie nowe pytanie. Jakie było źródło biologicznych informacji zawartych w DNA? Gdyby komuś udało się dotrzeć do źródła powstania tych informacji zakodowanych w żywej maszynerii, wówczas bylibyśmy na tropie czegoś o wiele bardziej zadowalającego intelektualnie niż teoria ewolucji chemicznej.
Mimo to Kenyon zdawał sobie sprawę, że ma przed sobą coraz mniejszy wachlarz możliwości. Już na początku lat 70. większość naukowców odrzuciła myśl, jakoby informacje niezbędne do zbudowania pierwszej komórki powstały wyłącznie w wyniku zdarzeń losowych. Żeby zrozumieć dlaczego, zastanówmy się, jak trudno byłoby uzyskać choćby dwie linijki dramatu Szekspira Hamlet, upuszczając na blat stołu kostki z literami do gry w Scrabble. A teraz zauważmy, że specyficzne instrukcje genetyczne niezbędne do zbudowania białek nawet w najprostszym jednokomórkowym organizmie wypełniłyby setki stron drukowanego tekstu. Oczywiście poważni biolodzy zajmujący się początkami życia nie wierzyli, że życie powstało zupełnie przypadkowo. Wyobrażali sobie raczej, że to dobór naturalny wytworzył pierwsze życie, korzystając z przypadkowych zmian związków chemicznych. Propozycja ta jednak napotykała na pewną przeszkodę. Dobór naturalny z definicji nie mógł działać przed zaistnieniem pierwszej żywej komórki. Ponieważ oddziaływuje on tylko na organizmy zdolne do powielania się, na komórki wyposażone w DNA, które przekazują swoje zmiany genetyczne przyszłym pokoleniom. Bez DNA nie ma samopowielania, a bez samopowielania nie ma doboru naturalnego. Tak więc nie można wyjaśnić początków DNA, posługując się teorią doboru naturalnego, bez założenia istnienia rzeczy, którą próbujemy wyjaśnić. Kenyonowi nie udało się wyjaśnić początku informacji genetycznej za pomocą zdarzeń losowych, doboru naturalnego, ani jego własnej teorii samoorganizacji. Wtedy dostrzegł tylko jedną alternatywę. Nie ma najmniejszych szans na to, by choćby najprostsza z komórek powstała w drodze ewolucji chemicznej. Dlatego koncepcja inteligentnego zaprojektowania życia stała się dla mnie niezmiernie atrakcyjna i logiczna, ponieważ doskonale pasowała do licznych odkryć w dziedzinie biologii molekularnej. Od czasu odrzucenia przez Kenyona teorii ewolucji chemicznej, nauka odkryła szczegóły całego systemu przetwarzania informacji, który nosi znamiona inteligentnego projektu. Przy pomocy animacji komputerowej możemy wejść do wnętrza komórki, żeby pokazać, jak działa ten niezwykły system. Po wkroczeniu do serca komórki widzimy ciasno splecione nici DNA, magazyny instrukcji niezbędnych do zbudowania każdego białka w organizmie. W procesie znanym pod nazwą transkrypcji, to znaczy przepisywania, maszyna molekularna rozwija najpierw fragment helisy DNA w celu odsłonięcia instrukcji genetycznych potrzebnych do ułożenia określonej cząsteczki białka. Następnie inna maszyna kopiuje te instrukcje, tworząc molekułę znaną jako mRNA, RNA matrycowy lub informacyjny. Po ukończeniu transkrypcji cienka nić mRNA przenosi informację genetyczną przez specjalne pory, otwory w błonie jądra, nadzorujące ruch do i z jądra komórki. Nić informacyjnego mRNA kieruje się do dwuczęściowej fabryki molekularnej, zwanej rybosomem. Gdy się tam już bezpiecznie zaczepi, zaczyna się proces translacji, to jest syntezy białek. Wewnątrz rybosomu molekularna linia montażowa wytwarza łańcuch aminokwasów o określonej sekwencji. Aminokwasy te są przenoszone z innych części komórki, a następnie łączone w łańcuchy często liczące setki jednostek. Ich kolejność określa rodzaj wytwarzanego białka. Kiedy łańcuch jest już gotowy, przenoszony jest z rybosomu do maszyny w kształcie beczki, która pomaga zwinąć go w kształt o kluczowym znaczeniu dla jego funkcji.
Po zwinięciu łańcucha białka jest ono uwalniane i doprowadzone przez kolejną maszynę molekularną dokładnie do miejsca jego przeznaczenia. To przerasta ludzki umysł, móc patrzeć na tak czuły aparat o takich rozmiarach i urządzenie, które nosi znamiona inteligentnego projektu i wytwarzania. Tak więc poznaliśmy szczegóły niezmiernie skomplikowanego świata molekularnego przetwarzania informacji genetycznej. I to właśnie w tej sferze genetyki molekularnej dostrzegamy najbardziej przekonujące świadectwo tego, że życie na Ziemi zostało zaprojektowane. Biolodzy muszą cały czas pamiętać, że to, co widzą, nie zostało celowo zaprojektowane, lecz powstało na drodze ewolucji. Francis Crick. Gdy patrzę na maszyny molekularne lub niewiarygodnie złożony proces podziału komórek, mam ochotę zapytać, czy to możliwe, żeby kryła się za tym jakaś inteligencja, żeby ta struktura była zaplanowana i miała jakiś cel. Nauka powinna zajmować się szukaniem prawdy o świecie. Nie powinniśmy osądzać z góry, co może być prawdą. Nie powinniśmy mówić, nie podoba mi się to wyjaśnienie, więc je odrzucę. Stąd, jeśli natrafimy w przyrodzie na jakąś zagadkę, powinniśmy próbować ją wyjaśnić na wszelkie możliwe sposoby. Jednym z problemów, jaki przysparza mi teoria ewolucji, jest to, że sztucznie wyklucza pewne przyczyny, zanim dopuści do głosu dowody. I tak, wyklucza na przykład inteligencję. Od schyłku XIX wieku, od czasów Darwina, po części ze względu na traktat Darwina o powstawaniu gatunków, naukowcy przyjęli inną definicję nauki, która wykluczała możliwość projektu jako wyjaśnienia naukowego. Konwencja ta ma swoją nazwę – naturalizm metodologiczny. Oznacza to, że jeśli chcesz być naukowcem, musisz ograniczyć się do wyjaśnień powołujących się wyłącznie na przyczyny naturalne. Nie możesz powoływać się na inteligencję jako na przyczynę. Ale co ciekawe, cały czas odwołujemy się do inteligencji. Jest to normalną częścią naszego rozumowania – rozpoznawanie wpływu inteligencji. Przyjrzyjmy się na przykład tym hieroglifom wyrytym na ruinach egipskich pomników. Nikt nie przypisałby kształtów i układów tych symboli przyczynom naturalnym, takim jak burze piaskowe czy erozja. Rozpoznajemy w nich raczej dzieło starożytnych skrybów, inteligentnych ludzkich sprawców. Podobne rozumowanie prowadzi nas do wniosku, że tajemnicze kamienne postacie na wybrzeżu Wyspy Wielkanocnej nie powstały wskutek działania wiatru i wody w długim okresie. Nie zakładamy też, że te rośliny mogłyby przybrać takie znane kształty bez jakiegoś inteligentnego prowadzenia. Cały czas wyciągamy takie właśnie wnioski o inteligencji. Wiemy też, że są one słuszne. Pytanie brzmi, na jakiej podstawie wyciągamy takie wnioski? Jakie cechy pozwalają nam rozpoznać inteligencję? Ostatnio w książce The Design Inference, wnioskowanie o projekcie, matematyk William Dembski dokonał ważnego przełomu w pojmowaniu teorii projektu. Dembski ustalił specyficzne cechy przedmiotów, które pozwalają nam rozpoznać udział inteligentnego podmiotu. Doszedłem do tego, próbując przyjrzeć się naszemu rozumowaniu na temat projektowania. Jakich operacji logicznych musimy dokonać, żeby dojść do wniosku, że mamy do czynienia z projektem? Tak więc próbuję ustalić rzetelne, doświadczalne, przestrzegające naukowych zasad kryteria decydujące o tym, czy coś jest rzeczywiście zaprojektowane. Przyglądałem się temu z punktu widzenia logiki i odkryłem, że potrzebne jest nieprawdopodobieństwo i specyficzność, właściwy, obiektywny rodzaj wzoru. Według Dembskiego istoty ludzkie poprawnie wykrywają działanie inteligencji, ilekroć obserwują wysoce nieprawdopodobny obiekt lub wydarzenie, które pasuje do rozpoznawalnego wzoru. Taki właśnie wzór znaleźć można na czarnych wzgórzach południowej Dakoty. Podróżując po zachodzie Stanów Zjednoczonych, można zobaczyć mnóstwo różnych kształtów na stokach gór, z których większość w ogóle nic nie oznacza. Są to po prostu skały ukształtowane w różny sposób, ale nie widzi się tam na stokach twarzy Lincolna, Jeffersona, Teddy'ego Roosevelta i George'a Washingtona.
Jedyne takie miejsce, gdzie można to oglądać, jest w południowej Dakocie. Te twarze znajdują się tam dlatego, że jakiś ekscentryczny rzeźbiarz postanowił uczcić tych prezydentów, poświęcając ogromną część swojego życia na rzeźbienie ich twarzy w stoku góry. Ten wzór jest nieprawdopodobny. Przypadkowy stok też jest nieprawdopodobny, lecz przypadkowy stok niczego nie określa. My jednak wiemy, że było trzech mężczyzn, prezydentów Stanów Zjednoczonych, którzy mieli określone twarze i te wzory na stoku góry w południowej Dakocie zgadzają się z odpowiednimi twarzami w innych miejscach. Jeśli spojrzę na te twarze, od razu rozpoznam, że pasują do twarzy czterech prezydentów znanych z bankwatów czy portretów w National Gallery albo z obrazków w książkach. Tak więc uświadamiam sobie, że gdy patrzę na górę Rushmore, mam do czynienia nie tylko z wysoce nieprawdopodobnym ukształtowaniem skał, lecz również z takim, które pasuje do niezależnie istniejącego wzoru, co niezawodnie wskazuje na inteligencję. Tak więc mamy małe prawdopodobieństwo i cechy charakterystyczne. To właśnie jest projekt. Na brzegu morza kolejny nieprawdopodobny wzór wyryty w ziemi ilustruje, jak odkrywamy projekt. Nigdy nie wyciągnąłby wniosku, że napis ten powstał w wyniku przypływu czy odpływu. Raczej z uwagi na charakter tego wzoru, słowa te rozpoznajemy jako twór inteligencji. Ten nieprawdopodobny układ jest zgodny z niezależnie podanym wzorem, to znaczy z kształtami liter znanymi nam z angielskiego alfabetu i słowami z angielskiego słownictwa. Tak więc nieprawdopodobieństwo układu plus zgodność z niezależnie podanym wzorem wywołuje świadomość projektu. Ilustracja ta sugeruje, że kryteria Williama Dembskiego dotyczące wykrywania projektu, małe prawdopodobieństwo i specyficzność są w gruncie rzeczy odpowiednikiem informacji. Są to informacje zawarte nie tylko w obrazach, ciągach liczb i tekstach pisanych, ale też zakodowane w oprogramowaniu i sygnałach radiowych. Zdolność wykrywania informacji w sygnałach elektromagnetycznych umożliwiła niespotykane dotąd poszukiwania inteligencji. Przez ponad 30 lat astronomowie pracujący w programie SETI poszukują inteligencji pozaziemskiej. Monitorują oni sygnały elektromagnetyczne z przestrzeni pozaziemskiej po to, by znaleźć jakieś wzory zasobne w informacje. Na ogół teleskopy radiowe odbierają przypadkowe hałasy lub proste powtarzające się sygnały wysyłane przez gwiazdy, galaktyki i inne obiekty niebieskie. Jednocześnie astronomowie są przekonani, że gdyby kiedykolwiek odebrali sygnał niosący jakieś informacje, potwierdziłoby to istnienie inteligentnego życia poza Ziemią. Niektórzy spekulują, że być może cywilizacja pozaziemska spróbuje przekazać informacje za pomocą uniwersalnego języka matematyki, może jakiegoś rozpoznawalnego wzoru, na przykład ciągu liczb pierwszych. To nie może być dziełem przypadku. Do tego potrzeba złożoności, nieprawdopodobieństwa, wielu liczb pierwszych oraz wzoru. Musi to być właściwy wzór, nie jakiś narzucony, lecz obiektywny. Do tej pory badania SETI nie wykazały jakiegokolwiek wzoru czy informacji wskazujących na istnienie inteligencji w odległych galaktykach. Ale w innym miejscu, wszechświecie o wiele bliższym Ziemi, naukowcy odkryli kopalnię informacji zawartą w jądrze żywej komórki. DNA posiada strukturę idealną do przenoszenia informacji we wszystkich nukleotydach typu A, T, C i G. W zasadach podwójnej helisy DNA kryje się potencjał zdolny do przechowywania ogromnej ilości informacji. Właściwie w całym znanym wszechświecie nie ma istnienia, które gromadzi i przetwarza więcej informacji w sposób tak efektywny jak cząsteczka DNA. Pełny komplet ludzkiego DNA zawiera 3 miliardy poszczególnych znaków. Analiza kodujących obszarów cząsteczki DNA wskazuje, że jej symbole chemiczne mają określony układ, który pozwala im na przekazywanie szczegółowych instrukcji lub informacji, bardzo podobnie jak litery w sensownym zdaniu lub cyfry w dwójkowym kodzie komputerowym.
Bill Gates powiedział, że DNA jest jak program komputerowy, tylko że o wiele bardziej skomplikowany niż jakikolwiek inny, który potrafiliśmy skonstruować. Jeśli się nad tym choć przez chwilę zastanowić, jest to bardzo przekonujące spostrzeżenie. Wiemy przecież, że Bill Gates nie zatrudnia wiatru, erozji czy przypadkowych generatorów liczbowych do wytwarzania swego oprogramowania. Zamiast tego zatrudnia inteligentnych inżynierów, programistów. Tak więc wszystko, co znamy z naszego doświadczenia, sugeruje, że systemy z bogatym zasobem informacji powstają w wyniku inteligentnego projektu. Co jednak zrobimy z faktem, że fenomen życia zależy od informacji? Informacji zawartej w każdej żywej komórce. Oto podstawowa tajemnica. Skąd pochodzi ta informacja? Przez ostatnie 15 lat filozof i naukowiec Stephen Meyer pracował nad udzieleniem odpowiedzi na to pytanie. Meyer opracował argument, aby pokazać, że teoria inteligentnego projektu jest najlepszym wyjaśnieniem pochodzenia informacji niezbędnych do zbudowania pierwszej żywej komórki. Częścią naszej podstawowej wiedzy jest fakt, że inteligentni sprawcy mogą tworzyć systemy z bogatym zasobem informacji. Tak więc argument ten nie opiera się na tym, czego nie wiemy, lecz na tym, co wiemy o przyczynowo-skutkowej strukturze świata. Obecnie wiemy, że nie ma żadnego naturalistycznego wyjaśnienia, żadnej naturalnej przyczyny, która tworzyłaby informacje. Nie jest to dobór naturalny, ani procesy samoorganizacji, ani czysty przypadek. Znamy jednak przyczynę zdolną do tworzenia informacji, jest nią inteligencja. A więc gdy wyciągamy wniosek o projekcie na podstawie informacji zawartej w DNA, w gruncie rzeczy dokonujemy czegoś, co w filozofii nauki nazywamy wnioskowaniem abdukcyjnym lub najlepszym wyjaśnieniem. Gdy w komórce, szczególnie w cząsteczce DNA, znajdujemy system z bogatym zasobem informacji, możemy wnioskować, że inteligencja odegrała jakąś rolę w powstawaniu tego systemu, choć nie mogliśmy obserwować, jak ten system powstaje. Praca Meyera nad pochodzeniem informacji genetycznej stanowi obecnie tylko część coraz większej liczby argumentów naukowych na istnienie projektu, jakie przedstawiono na spotkaniu naukowców i filozofów na środkowym wybrzeżu Kalifornii w roku 1993. Ich celem było zrewidowanie poglądu, który dominował w biologii przez ponad wiek. Stworzyli oni wówczas teorię znaną pod nazwą inteligentny projekt. Dla mnie teoria projektu jest obiecująca, dlatego że daje nam nowe narzędzie i wyjaśnienie, które należy do kompletu narzędzi nauki. Inteligentne przyczyny są prawdziwe, zostawiają dowody swego istnienia, a zdrowa nauka to taka, która szuka prawdy i pozwala, by dowody mówiły same za siebie. Argument przemawiający za inteligentnym projektem opiera się na obserwacji faktów. Na tym właśnie, według mojej definicji, polega prawdziwa nauka. Właśnie na obserwacji faktów. A gdy przyglądamy się faktom, jak to zrobił Michael Behe, to co widzimy? Niewiarygodny wzór powiązanej z sobą złożoności. Sposób, w jaki wnioskujemy o inteligentnym projekcie w przypadku widzi bakterii, jest taki sam, jak sposób wnioskowania o inteligentnym projekcie silnika przyczepnego łódki. Gdy widzimy silnik przyczepny, widzimy, jak jego części z sobą współdziałają. Wiemy, że ktoś to zrobił. To samo rozumowanie odnosi się do maszyn biologicznych. Tak więc teoria inteligentnego projektu jest całkowicie naukowa. Oczywiście może za sobą pociągać konsekwencje religijne, ale nie opiera się na religijnych przesłankach. Gdy obiektywnie przyglądam się dowodom bez wykluczania możliwości projektu, projekt po prostu pojawia się jako najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie. Dlatego właśnie wierzę, że jest ono prawdziwe. Myślę, że teoria projektu znów wraca do łask. Nie można wyjaśnić tych systemów prawami przyrody. Jeśli szukamy prawdy, musimy stwierdzić, czy są one w rzeczy samej zaprojektowane. Jeśli musimy być projektantami, żeby je zrozumieć, to w czym problem? Idziemy tam, gdzie nas prowadzą dane. Wnioski, no cóż, pociąga to znaczące metafizyczne implikacje, ale niech tak będzie. Myśl o tym, że wszechświat jest racjonalny i zrozumiały, zaprojektowany przez wyższą inteligencję, która chciała, by ten świat był zrozumiały, ma wielkie znaczenie. Jest czymś, co tworzy podstawy nauki, bo wtedy możesz patrzeć na świat, spodziewając się logiki i sensu. Jeśli to wszystko jest tylko chaotycznym zlepkiem, nie ma sensu spodziewać się jakiejkolwiek logiki. Jeśli jednak jest to wytwór umysłu, wtedy nauka staje się ogromnym, wspaniałym zadaniem ułożenia puzli, w którym możesz oczekiwać sensu, piękna, pojmowalności u samych podstaw wszystkich rzeczy.
150 lat temu Karol Darwin odmienił oblicze nauki swoją teorią doboru naturalnego. Dziś teoria ta stoi przed ogromnym wyzwaniem. Teoria inteligentnego projektu zainicjowała nowe badania i zagorzałą debatę nad powstaniem życia na Ziemi. Dla rosnącej liczby naukowców jest ona nowym paradygmatem, nową ideą, która jest w stanie zdefiniować podstawy myśli naukowej. W XIX wieku naukowcy wierzyli, że istnieją dwie zasadnicze kategorie – materia i energia. Jednak z chwilą wkroczenia w XXI wiek zauważamy trzecią kategorię, która domaga się uznania przez naukę. Jest nią informacja. Zatem przy zetknięciu z biologią wieku informacji rodzi się podejrzenie, że to, co obserwujemy w cząsteczce DNA, jest właściwie wytworem umysłu, wytworem inteligencji, czymś, co można wyjaśnić tylko istnieniem inteligentnego projektu. Tłumaczenie Gdańskie Forum Dialogu Nauki i Religii imienia Heweliusza oraz www.inteligentny-projekt.pl. Czytał Jacek Jabłoński. Przygotowanie i edycja polskiej wersji DVD Trzmiel Records.